Cześć, z tej strony Bartek Piasecki. Dzisiaj pokażę wam, jak sprawdzić arkanę waszej konkurencji na Facebooku. Cześć wszystkim. No to dzisiaj startujemy z odcinkiem, w którym będziemy sobie badali i sprawdzali reklamę naszej konkurencji na Facebooku. Więc zarówno Facebook, LinkedIn, jak i Google, to o tym będę wam mówił w kolejnych odcinkach, mają takie biblioteki transparentnych reklam, gdzie możemy sobie zobaczyć wszystkie czy większość reklam, które po prostu są w chwili obecnej w tych portalach nadawane. No i dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób właśnie wykorzystać tą bibliotekę Facebook Ads łamane na Library, czy tam Library Ads, biblioteka reklam. Więc po przejściu na ten adres URL mamy taką uproszczoną wyszukiwarkę, gdzie właściwie jesteśmy w stanie określić tylko trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wybieramy sobie region. My będziemy przeszukiwali oczywiście Polskę, ale możemy też przeszukiwać inne rynki, czy też cały świat, więc tutaj sobie oczywiście zostawiam naszą bieżącą lokalizację. Kolejna rzecz jest taka, czy chcemy przeszukiwać wszystkie reklamy, czy też chcemy się skoncentrować na jakichś szczególnych kategoriach reklam, które posiada Facebook. Kiedyś wam o tym powiem trochę więcej, ale w każdym bądź razie te kategorie mają pewnego rodzaju obostrzenia i nie można nieruchomości bądź też zatrudnienia reklamować dokładnie tak samo jak na przykład sprzedaży soków warzywnych, więc tutaj są pewnego rodzaju ograniczenia, więc my sobie zostawimy oczywiście wszystkie reklamy. No i tutaj przechodzimy do tego elementu kluczowego, czyli w jaki sposób przeszukiwać sobie te reklamy. I działa to właściwie na dwa sposoby, więc zacznijmy sobie od tego, że możemy sobie tutaj wyszukać jakąś firmę, czyli możemy sobie wpisać, dajmy na to InPost. Firma pewnie większości nam znana, czy InPost Team, InPost Fresh. I możemy sobie tutaj oczywiście znaleźć tych wszystkich reklamodawców i przeszukać sobie na przykład reklamy InPostu Team. Zobaczymy, czy taka... Tutaj jak widzimy, przed chwilą mieliśmy 0, ale widzimy, że jest 180 wyników. No i na tej tablicy wyświetla nam się właśnie informacja na temat tego, jak strona InPost Team reklamowała się. Więc widzimy tutaj, że w marcu mamy taką reklamę, w lutym kolejne reklamy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy całą historię. Możemy się cofnąć bodajże do 4 lata wstecz. Z tego co pamiętam, zaraz wam pokażę, jak działają te filtry, ale na razie sobie przejdźmy po prostu przez to, jak jeszcze możemy sobie przeszukiwać te reklamy. Więc dokładnie analogicznie możemy sobie tutaj wpisać jakąkolwiek inną markę, dla której znajdzie nam reklamy, niech będzie Tymbark. Wrzućmy sobie markę soków i napojów, no i znowu bardzo podobny temat. Wyskakują nam reklamy, 140 reklam. W marcu, jak widzimy, Tymbark wyświetla jakieś filmy. Możemy sobie podejrzeć dokładnie, w jaki sposób ta reklama wygląda, jaką ma grafikę, jakie ma copy czy tekst. Więc mamy tutaj całą historię reklam marki Tymbark. Więc jeżeli mamy naszą konkurencję, którą chcemy zinwigilować, sprawdzić, no to możemy tutaj po prostu podawać ich nazwę, znaleźć ich fanpage czy stronę na Facebooku i w ten sposób wyszukać te reklamy, ale możemy też to zrobić w zupełnie inny sposób, czyli zadeklarować pewnego rodzaju słowo kluczowe, nie określając, jaki reklamodawca ma to pokazywać. Dajmy na to, jesteśmy firmą z branży nieruchomości i chcielibyśmy sobie zobaczyć coś takiego jak sprzedaż mieszkania. I sobie wpisujemy słowo kluczowe. W tym momencie nie wybieramy na dole żadnego reklamodawcy, tylko naciskamy sobie po prostu Enter. Zobaczymy, czy coś nam wyskoczy. A tutaj coś się jednak nie tak, ale dobra, niech będzie mieszkania, żebyśmy mieli... Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Mieszkania. Naciskamy sobie wyszukaj dokładnie tę frazę, czyli jak widzimy, mamy to wtedy w cudzysłowie. No i mamy tutaj 50 tysięcy wyników ze słowem mieszkania. No i teraz jak widzicie, wyskakują nam różni reklamodawcy, mieszkania Rzepiński, Elkom, Alfa Nieruchomości. Możemy sobie po prostu przeszukiwać te grafiki, no i automatycznie się w ten sposób zainspirować, zobaczyć po prostu, w jaki sposób nasza szeroko pojęta konkurencja, jeżeli nie do końca ją znamy i nie wiemy, kim ona jest, no to po prostu w jaki sposób się reklamuje na taką frazę jak mieszkania czy sprzedaż mieszkania. Z mojej branży, na przykład szkolenia z marketingu. Zobaczymy, kto robi szkolenia z marketingu. Naciskamy sobie tą frazę. Mamy 2500 takich fraz, czyli mamy tutaj mentorka Sylwia Dąbrowska, pozdrawiamy, Web2Learn robi takie reklamy, czy Akademia e-Biznesu Paweł Grzech, Arkadiusz Habrzyk.
A więc jak widzimy, nie wiedziałem, kto reklamuje się na sprzedaż czy szkolenia z marketingu. W tym momencie przy pomocy takiego narzędzia mogę sobie po prostu te osoby namierzyć. No i teraz kolejna rzecz. Będąc sobie tutaj, możemy oczywiście to filtrować, więc pokażę wam bardzo szybko. Zapisywać sobie wyszukiwanie, jeżeli byśmy chcieli do tego wracać, czyli byśmy chcieli sobie regularnie odświeżać, no bo wiadomo, teraz mamy marzec 2024, kiedy kręcę ten, nagrywam ten film, ale za 2 miesiące, za 3 miesiące dojdą nam kolejne reklamy, więc możemy tutaj nacisnąć zapisz wyszukiwanie, no i w tym przypadku po prostu nie będziemy musieli po raz kolejny wprowadzać tych wszystkich filtrów czy słów kluczowych. Możemy sobie te reklamy oczywiście w pewien sposób ograniczyć, czyli dajmy na to wybrać sobie tutaj język, dajmy na to reklamy w języku polskim, trochę pozakładamy tych filtrów, tak żeby wam tu pokazać, jak to po prostu działa. Wszyscy reklamodawcy, czyli stąd możemy sobie wybrać listę reklamodawców, którzy gdzieś tam nam się przewinęli w tej całej tablicy, więc możemy sobie wybrać jedynie jednego z nich, bądź też kilku. Możemy sobie zobaczyć na przykład tych, którzy się reklamują tylko na Instagramie. Typy multimediów, możemy zobaczyć tych, którzy wykorzystali filmy. Aktywne i nieaktywne, tak to sobie zostawimy. I jeszcze ostatnią rzecz możemy sobie zobaczyć, jak widzicie, tak jak wam mówiłem, mamy około 6 lat wstecz historię reklam, więc możemy sobie zobaczyć jedynie reklamy na przykład z zeszłego roku, więc piszmy sobie to na tej zasadzie. I w tym momencie, jeżeli sobie stosujemy te 4 filtry, to nasz pierwotny wynik jest oczywiście przefiltrowany. Jak widzicie, widzimy tylko filmy, widzimy tylko reklamy z tego zakresu dat, widzimy tylko reklamy, które były pokazywane na Instagramie, bądź też na Instagramie, żebyśmy też mieli tą jasność, że część z tych reklam może być pokazywana na Facebooku i na Instagramie. Na przykład tutaj jest taki przykład, więc na przykład tutaj jest taki przykład, więc tu widzimy tą sytuację. No i mniej więcej to jest ten motyw, który możemy sobie w tym momencie zobaczyć, jak to wyglądało. No i kolejna rzecz to też jest taka, że możemy sobie zobaczyć szczegóły tej reklamy. Jak widzicie, tu mamy te podstawowe informacje, czyli jakie platformy, kiedy była ona wyświetlana i tak dalej, jaki jest tekst reklamowy, jaki jest film reklamowy, ale jeżeli sobie naciśniemy na coś takiego jak szczegóły reklamy, no to z automatu możemy sobie po prostu w tym momencie nawet dokładnie ten film podejrzeć, zobaczyć sobie wszystko, jak to nam wygląda. Chcę wam zadać jeszcze jeden przykład, który może będzie... O, zobacz szczegóły podsumowania. Dokładnie o to mi chodziło. Czyli jeżeli ta reklama się już zakończyła, to możemy też znaleźć podsumowanie tej reklamy. I w tym przypadku... Nie, to jest akurat była kwestia, gdzie mieliśmy dwie reklamy. Kiedyś była taka możliwość, że widzieliśmy sobie po prostu po zakończeniu danej reklamy, wyskakiwały nam też wyniki tej reklamy, więc mogliśmy po części oszacować, jaki ona miała zasięg i w jaki sposób, do ilu osób dotarła. Z tego co słyszałem, to Facebook wycofał tą opcję, ja też z niej dosyć dawno nie korzystałem i prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, że już nie będziemy mieli dostępu do wyników, czyli do jakiejś... Tu jest właśnie ta opcja, jest ukryta w taki inny sposób w interfejsie, wcześniej to było od razu w tym podsumowaniu, czyli ta reklama miała zasięgu, dotarła do 4000 osób, mamy tutaj informacje, w jaki sposób to się mniej więcej porozkładało po określonych krajach, więc możemy tutaj powiedzieć, że przynajmniej jest to jakaś podstawowa informacja dotycząca tego, jak to było zasięgowe działanie i do ilu osób ono dotarło, więc też tutaj sobie polecam po prostu zapoznać się z tymi zakładkami, które mamy właśnie po wejściu w szczegóły reklamy, bo tutaj możemy dostać jakieś podstawowe informacje właśnie dotyczące tego, jak ta reklama nam performowała, no i do jakiej grupy docelowej też była wyświetlana. Jak widzicie, tutaj dosyć chaotycznie, nie będę się tutaj bawił mocno w audytora, ale mamy na przykład osoby z grupy 45, mężczyzna z Irlandii, jedna osoba i tak dalej z Polski, zdecydowanie pewnie tych osób więcej, no ale gdzieś tam w jakimś stopniu ta reklama też była pokazywana poza granicami naszego kraju, bądź też po prostu może to byli Polacy, którzy w tym miejscu przebywali, ale dosyć rozproszona ta grupa docelowa na wiele krajów, więc nie wiem, czy taka była intencja twórcy, ale oczywiście jakby nie ja tworzyłem tą reklamę, więc też nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak to powinno wyglądać. Dobrze, to w tym odcinku mniej więcej tyle. Chciałem wam pokazać, w jaki sposób można korzystać z biblioteki reklam na Facebooku, jak sobie filtrować te wyniki, w jaki sposób wyszukiwać to per dany reklamodawca, dana firma, czy też bardziej ogólna fraza, czy jakiś zakres tematów, które byśmy chcieli sprawdzić. Na dzisiaj to tyle i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.